Obiecaliśmy, więc słowa dotrzymujemy. I zaczynamy drugi z trzech odcinków na temat marki Endorphi na naszym kanale, a dzisiaj przedmiotem skupienia będą klawiatury. Sprawdzimy portfolio klawiatur Endorphi i czy warto na nich zawiesić oko. Zaczynamy naszą recenzję. Jeżeli chodzi o obecne portfolio klawiatur Endorphi, to wygląda w ten sposób, że mamy TOK Compact, TOK TKL i Omnis. Okej, czyli mamy trzy rodzaje klawiatury. Od razu zaznaczamy, bo to już mówiliśmy w pierwszym odcinku dotyczącym marki Endorphi, który pojawił się na naszym głównym kanale, że są to klawiatury, które bardzo mocno nawiązują do poprzednich serii SPC Gear. Warto jeszcze powiedzieć, że w każdej z tych linii są warianty. I te warianty to jest, że możesz mieć czarną albo białą, a drugi wariant, że możesz mieć jeszcze puddingi albo bez puddingów. TOK Compact. Czyli najmniejszy. Dokładnie. I nasza wersja, jaką mamy, to jest bezprzewodowa i w wersji właśnie bez puddingów czarna. Okej. Będzie TOK TKL. Okej. I tutaj już wersja nie dość, że biała, to jeszcze z puddingami. To chyba ta najładniejsza. No, chyba tak. I Omnis, czyli klawiatura największa. I tutaj w wersji puddingowej, ale czarnej. Czyli mamy kilka wersji. Tutaj mamy i biała, i puddingi. Tutaj same puddingi, a tutaj ani puddingów, ani koloru białego. Trzech przedstawicieli głównych klawiatur Endorphi. Zobaczmy, jak to wygląda. Mieliśmy już odcinek, gdzie odpakowywaliśmy te klawiatury. Nie ma sensu się powtarzać. Przejdźmy do mięsa. Zobaczmy te klawiatury. Klawiaturowe Oreo już... Nie. Nie rób tego, nie ma opcji. Klawiatury już na naszym stole. Tutaj mała uwaga jeszcze, bo użyłem takiego skrótu myślowego, że jest wersja zawsze biała i zawsze jeszcze dodatkowo puddingowa. Nie dotyczy to wersji Compact, tu mamy tylko czarną i tutaj tylko niepuddingową. Tu ma być prosto, sportowo, ważne, chociaż podświetlenie tutaj mamy. No tak, no to jest ważne faktycznie dla niektórych, a dla niektórych mniej. Narzućmy jednak kontekst cenowy przed naszymi dywagacjami, czyli powiedzmy, ile kosztują te klawiatury. 399, okay. Klawiatura Omnis w wersji puddingowej, jeżeli chcemy bez puddingu, 5 dyszek mniej, około 350 zł. TOK TKL to wydatek rzędu 289 zł, jeżeli chodzi o wersję puddingową. Bez puddingu mamy troszkę taniej, 259. Dokładnie tak. I 329 zł za klawiaturę w wersji Compact. Widzicie, jak się różnią. No, podstawowa różnica to oczywiście wielkości dostępnych klawiszy. W Omnis mamy full zestaw i dodatkowo jeszcze podkładkę na magnes, która... Na magnes, kulturalna. Który naprawdę dobrze działa z tego, co widziałem, bo samo przyciąganie, no właśnie, możemy podnieść klawiaturę, siła przyciąganie jest dość mocne. Mocniejsze niż grawitacji. Tak jest. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że podkładka dobrze wykonana, bo często jest problem z tymi magnesami, że one faktycznie nie są zbyt mocne. Potem przesuwamy klawiaturę, a podkładka zostaje w miejscu. No tego chcemy unikać, no chyba, że mamy albo w jedną stronę, albo w drugą, czyli taką w ogóle bez magnesu i wtedy faktycznie musimy sobie dostosowywać, albo faktycznie z magnesami, jak już, no to te magnesy niech będą dobre i tu jest to dobrze wykonane. Jeżeli chodzi o tą klawiaturę, to też różnica jest taka, że oprócz tej strefy numerycznej dostajemy jeszcze pokrętło i tutaj to pokrętło do multimediów właśnie fajne, dobrze zrobione, przyjemne w użytkowaniu. Zawsze przydatny gadżet na naszych stanowiskach, zwłaszcza jeżeli nie mamy jakiegoś subwoofera ewentualnie, którym moglibyśmy pokręcić, a jesteśmy w trakcie rozgrywki, chcemy troszeczkę grę przyciszyć, no to nie ma problemu z minimalizowaniem ustawień czy szukaniem pokrętła na słuchawkach, na klawiaturze jest bardzo dobrze widoczne. Podstawowe różnice mamy omówione, zacznijmy teraz po kolei, po poszczególnych najważniejszych elementach. Wygląd i bryła. Chciałem tylko powiedzieć na wstępie, że te klawiatury można by pomyśleć, że to jest ta sama klawiatura, tylko na przykład w coraz mniejszych wydaniach, ale tak nie jest. Każda z tych klawiatur bazuje na totalnie innej bryle i na innym podwoziu, można powiedzieć. I to różnice w wyglądzie widać. Tutaj zagięty taki metal, tutaj już metal osadzony w plastikowej obudowie, a tutaj klawisze zatopione, totalnie nie posiadające żadnej płyty pod Dokładnie sobą. Tak. Każdy absolutnie znajdzie coś dla siebie, no ale zacznijmy może od największego modelu. Faktycznie model bardzo ciekawie przedstawiony. Fajny gadżet w postaci listwy LED na boku klawiatury. W sensie, no mamy tutaj po prostu oświetlenie RGB, które jest zintegrowane z klawiszami. Dodatkowo oczywiście podstawka pod nadgarstki z bardzo mocnym i solidnym magnesem i to chyba plus, bo możemy tą klawiaturę podnieść bezproblemowo tak, razem z podstawką. Używać jak chcemy, do tego sama podstawka jest estetyczna. Te wszystkie fraktale, które się tu znajdują, wyglądają moim zdaniem po prostu dobrze. Spód, podwójne nóżki, jest miejsce na klucz do keycapów.
podłączenie na USB-C wyjmowane, to też zawsze fajnie, że mamy taką możliwość. Jest dodatkowy holder na kabel. Jeżeli chodzi tu o spód, wygląda to praktycznie identycznie. Nie wiem dlaczego klucz jest w kolorze czarnym, albo żeby się wyróżniał, nie zginął na tym tle, ale bardziej pewnie, że jest produkowany jeden uniwersalny do każdej klawiatury. I tutaj jest pierwsza różnica, jeżeli chodzi o spód. Nóżki są na zupełnie innym patencie. Mamy tutaj patent wyciąganych klocków, takich a la Lego. I mamy wtedy jeden poziom, albo z klockiem, albo bez. Klocków namagnesowanych dodajmy do tego, bo ktoś mógłby się obawiać, że one są łatwo wyczepialne i łatwo można je zgubić, chociaż te magnesy tutaj też są dość mocne. I ja już bawiłem się i przesuwałem tą klawiaturę po biurku i faktycznie nie wypadały, żeby te klocki się wyczepiły. Klocki nie wypadają i to jest spoko. Jest to patent o tyle ryzykowny, że jeżeli sobie stwierdzimy, a dzisiaj wolę na płasko, i odłożymy te klocki, to może przyjść taki dzień, gdzie stwierdzimy, kurde, wolałbym ją podnieść i teraz gdzie są klocki? No właśnie, łatwo je zgubić, bo jednak są to niewielkie elementy, rozwiązanie, tak jak dobrze wspomniałeś, bardzo ryzykowne. Ja osobiście nie skłaniałbym się w stronę tego rozwiązania. Mam wrażenie, że stara, dobra mechanika w postaci nóżek sprawdza się o wiele lepiej, no bo tych nóżek raczej już nigdzie nie zgubimy. Jest jeden problem ewentualnie z nóżkami, że można je gdzieś tam wyłamać, jeżeli ta klawiatura faktycznie jest podniesiona. No z klockami takiego problemu raczej nie będzie. Endorfi jednak wziął pod uwagę, że podobna sytuacja może być z tym małym bolcem bezprzewodowości i tutaj już miejsce dla niego się znalazło i to jest duży plus, bo o ile nóżki jeszcze zgubimy, możemy się z tym pogodzić, będziemy na płasko, ale jeżeli zgubimy tego magicznego bolca, to już się zaczynają kłopoty. Musimy znaleźć takiego, który będzie działał z naszą klawiaturą, gdzieś go wygrzebać na Allegro. No, lepiej nie gubić takich rzeczy, więc fajnie, że to miejsce się znalazło. W dodatku to miejsce również jest na magnesie, czyli łatwo zgubić nie będzie. Warto jeszcze podkreślić, skoro już o bolcu mówiliśmy, że to jest, ta klawiatura występuje w wersji bezprzewodowej, jak i przewodowej. No ta, skoro ma bolca, to jest bezprzewodowa. No dobrze, mamy omówienie wyglądu i bryły za sobą, więc małe podsumowanie. Powiedz mi, gdybyś miał wybierać, poszedłbyś w stronę której bryły, która ci się najbardziej podoba? No i jak te puddingi ci w ogóle, podświetlenie, jak to ocenić? Jeżeli chodzi o bryłę, to postawiłbym na tą minimalistyczną wersję. Jestem zwolennikiem tego, żeby jak najwięcej miejsca na biurku sobie oszczędzać. Natomiast jeżeli chodzi o estetykę i wygląd i to, jak co najbardziej przykuwa wzrok, no to oczywiście białe puddingi. To robi zawsze największe wrażenie. No ja zdecydowanie też się przychylam do tego, że generalnie puddingi lepiej wyglądają z białą klawiaturą. Tutaj to odcięcie jest takie zbyt drastyczne, zbyt mocne, nie każdemu się będzie podobać, mi nie do końca. Tak, no i mam wrażenie, że na tej bieli z elementami srebra w tym przypadku to RGB rozchodzi się po prostu lepiej, wygląda to ładniej, płynniej. Tutaj mamy RGB, które mogłoby być delikatnie mocniejsze i wtedy faktycznie te puddingi byłyby też ładniej rozświetlone. No być może w następnych edycjach faktycznie w przypadku tych czarnych kolorów będzie to wyglądało troszeczkę lepiej. Jeżeli byś miał ocenić wygląd na tle konkurencji? Byś powiedział, że to są ładne klawiatury, że to są fajne klawiatury? Jeżeli chodzi o kształt tej klawiatury i wygląd tej klawiatury, no to mamy bardzo dużą klasykę. Dużo tutaj wyróżnień nie mamy, oprócz tej listwy po boku RGB. Natomiast są to klawiatury bardzo estetyczne i w tej cenie, którą oferuje Endorfi, jest to naprawdę top. Zgadzam się z Tobą, estetyczne klawiatury w tej cenie na pewno fajne. Najmniej do powiedzenia można pod względem wyglądu przy tej Compact, no bo jest to klasyczna taka 60, czyli po prostu tam nie ma zbytnio pola do popisu, jeżeli chodzi o wygląd, po prostu klawisze zbite w dość mocno w jedną całość. Tutaj, tam gdzie jest większe pole do popisu, moim zdaniem jest bardzo estetycznie i przyjemnie, za to plus. No dobrze, czas na bardzo ważną rzecz, jaką jest performance, czyli głównie chodzi nam o przełączniki i to, jak działają te klawiatury. Jakie wersje mamy do wyboru? No oczywiście mamy Kyle Switche i mamy redy, mamy browny i mamy blue, taki standardzik. Tak, no dokładnie mamy całą paletę przełączników, tą podstawową, dokładnie, więc to jest ważna informacja, że dla każdego coś dobrego. Natomiast w tej klawiaturze mamy delikatny wyróżnik, tutaj są oczywiście Kyle, ale box. Więc nie możecie do jednego wora włożyć przełączników w tych klawiaturach czerwonych i czerwonych w wersji Compact. Przełączniki Kali, bardzo dobrze znane, marka, że tak powiem, lubiana, bo w dobrej cenie oferują porządny, solidny przełącznik, jednak no, na pewno nie jest to top performance i jeżeli ktoś szuka, że to muszą być wyśrubowane wyniki pod e-sport, pod
rywalizację taką na najwyższym poziomie, no to pewnie nie jest to ten kierunek. No wydaje mi się, że marka Endorfi też nie kieruje w ten rodzaj gracza, albo kieruje raczej... Przynajmniej nie teraz, nie na tym dokładnie. Etapie. Dokładnie. Wydaje mi się, że target marki Endorfi jest dla graczy, którzy oczekują wysokiej jakości produktu, ale jednocześnie w rozsądnej cenie bądź w rozsądnym budżecie. Mam tutaj na myśli w budżecie na przykład właśnie do 400 zł. No tak i faktycznie, więc to jednak warto o tym wspomnieć. I mamy małą kłótnię. I to trzeba tu podkreślić. No tak. Kłótnię. Taką... No spór mamy, nie? Spór. Poważny spór to jest. Poważny spór, kosa, bitwa. Zapisujemy się już na MMA powoli, bo słuchajcie, mamy zupełnie inne wrażenia dotyczące przełączników. Ja się jakby sobie poklikałem i na tej wersji Red, i na tej wersji Brown. I powiem wam, że moje zdanie jest takie, że nie ma aż tak dużej różnicy, jaka moim zdaniem powinna być między Brownami a Redami. I oczywiście jest tutaj odczuwalny próg aktywacji, z tym się zgadzam, jeżeli sobie przyłożymy i delikatnie wciśniemy tu, a tu to widać, że tu idzie to gładko, tu ten próg jest, ale ten próg, jak na wersję Brown, moim zdaniem jest dość taki smooth i bardzo subtelny. A znowu moim zdaniem ta różnica jest znacząca. Próg aktywacji jest dość mocno wyczuwalny. Według mnie same Browny, jeżeli chodzi o tą klawiaturę, pracują poprawnie, ale troszeczkę topornie i ja kierowałbym się w stronę osobiście Redów w tym przypadku. No, choć jeden Browny rabin powie tak, drugi powie inaczej. Pewnie może to jest kwestia tego, że ostatnio gdzieś tam działałem na Brownach w trochę innej wersji i może tam mi się to tak bardziej właśnie ta oporowość jeszcze bardziej zakodowała w głowie. Ciekawostką jest to, że jeżeli szukacie, która klawiatura jest cichsza, to moim zdaniem tutaj różnice są praktycznie żadne. Nawet bym powiedział, że z korzyścią dla Brownów, bo... No poprzedniczka GK630, znaczy następczyni GK630 tak naprawdę, wydaje się być tutaj delikatnie lepiej wyciszona niż klawiatura na Redach, co jest oczywiście dość dziwne, no ale to są już kwestie konstrukcyjne samej klawiatury. Pewnie tak, jakby nie było to, raczej bym tutaj postawił plus minus znak równości między tymi klawiaturami, jeżeli chodzi o głośność. Jak to wygląda w przypadku tych boksowych? No jeżeli chodzi o boksowe, według mnie jest naprawdę cicho. Tak, zdecydowanie słychać tą różnicę w głośności i konstrukcja sprawia, że wszystko jest bardziej wytłumione, więc jeżeli szukacie tej tak zwanej kultury pracy, to zdecydowanie wzrok wasz powinien kierować się w stronę tej kompaktowej wersji. Jeżeli chodzi o samą pracę, to dużej różnicy między tą wersją boksową a klasyczną nie ma, raczej o to się nie musicie martwić. Smarty powiedział, żeby wybrał klawiaturę w wersji Red. Ja nawet nie wiem, czy bym bardziej nie skłaniał się mimo wszystko w kierunku tej Brown, bo lubię delikatny opór, ale tak naprawdę wszystko zależy od waszych preferencji i tu nie ma lepsze, gorsze. To jest po prostu co bardziej lubię. Natomiast należy zaznaczyć, że te klawiatury pracują jak najbardziej poprawnie, responsywnie, no i przede wszystkim ta kultura pracy samych klawiatur jest na wysokim poziomie. Cały czas w tej cenie jest to bardzo okej. Casual gaming z aspiracjami wyżej, jak najbardziej jest okejka, nie macie się o co martwić. Słów parę o wytrzymałości, czyli to, o co się martwią ludzie, czy ta klawiatura wytrzyma, czy ta klawiatura jest porządnie zrobiona. I sobie tutaj możemy się trochę bardziej pobawić, wyjąć ją, pościskać, sprawdzić jak te plastiki są spasowane, bo to do tego się często sprowadza. No tak, natomiast jeżeli marka Endorfi, czyli po prostu SPC Gear, będzie kontynuowała swoją tradycję, no to raczej o wytrzymałość nie ma się co martwić. Gracze bardzo rzadko narzekali na to, że klawiatury gdzieś tam mi się po paru miesiącach zepsuły albo coś w ten deseń. Rzadko takie głosy do nas dochodziły, raczej były to głosy chwalące te klawiatury za ich wytrzymałość i za ich długą pracę. Oczywiście my tym klawiaturom będziemy się przyglądać, będziemy czytać wasze opinie przede wszystkim na temat tych klawiatur. Dokładnie, jeżeli ktoś z was już zakupił i używa, to koniecznie w komentarzu niech się wypowiada swoje pierwsze, a nawet nie pierwsze wrażenia, tylko po dłuższym czasie. Ja mogę powiedzieć jedno, że zdecydowanie to spasowanie plastików jest porządne, nic nie trzeszczy, nie ma takich rozwarstwień między plastikiem a tymi warstwami aluminium, także tutaj pod takim podstawowym testem spokojna głowa, jest to produkt dopracowany. Dobrze, Smarty, znając ceny tych klawiatur i to, jak wyglądają, jak działają, to powiedz mi, jakie są twoje wrażenia? Czy to są klawiatury, które ty byś polecał w tej cenie? Czy byłyby w top klawiatur polecanych do kwoty w
tym przypadku do 400 zł, w tym przypadku do 300 zł. Ja bardzo często polecałem klawiaturę SPC Gear i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o markę Endorphin, tutaj też nie będę miał większych zastrzeżeń. Są to klawiatury naprawdę bardzo dobre, w bardzo rozsądnej cenie, zwłaszcza jak na dzisiejsze czasy i przy tym, co się dzieje na rynku. Więc uważam, że jak najbardziej produkty, które oczywiście jeszcze trzeba sprawdzić i zweryfikować, czy na pewno się nic nie zmieniło, natomiast zakładam, że nie. I te klawiatury będzie można z czystym sercem polecać. Tak, wydaje mi się, że w tych progach cenowych zdecydowanie jest to produkt godny polecenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o TKL-ki. Mhm. Do 300 zł TKL-ka to według mnie będzie najmocniejszy punkt programu, jeżeli chodzi o SPC Gear, zwłaszcza, że już w tej cenie możemy sobie pozwolić na białą klawiaturę, które często są droższe, i wersje z puddingami, które są droższe nawet w wersji Endorphin, bo bez puddingów możemy kupić za praktycznie do 250 zł. Więc tutaj to jest według mnie najmocniejszy punkt tego programu i klawiatura, którą będę najbardziej z czystym sercem polecał. Jeżeli chodzi o ten próg do 400 zł, tu już jest mocna konkurencja i nawet konkurencja wśród brandów takich bardzo znanych. No my mamy Razera, mamy Logitecha, HyperX-a, tutaj zaczynają się dylematy i czy byłoby to top moich poleceń? No trzeba by się mocno zastanowić i dajcie znać, czy chcecie najświeższe porównanie klawiatur do około 400 zł, bo mamy już jednego pretendenta do tego, żeby się w takim zestawieniu znaleźć. Ja powiem tak, nie wiem skąd ty wziąłeś tego kick-upa, ale oddawaj. Wkładam escape tam, gdzie powinien być, a strzałkę gdzieś czarne zaraz dopasujemy. Osta. Nikt nie skapnął. Ja bardzo chętnie to wziąłbym na warsztat do przetestowania dłuższego, bo ciekawy produkt, no i na pewno warto się temu przyjrzeć. Słuchajcie, my się będziemy jeszcze dzielić z wami opiniami przy najbliższych okazjach. Wy dzielcie się z nami swoimi opiniami i podzielcie się łapkami w górę i subskrypcjami. Nie zapominajcie o tym koniecznie. Może zestawienie też klawiatur, odświeżenie 60-tek. Na 65-tek najświeższy. Myślę, że możemy w tym temacie podziałać. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, a my się na dzisiaj żegnamy. Trzymajcie się, cześć!